Nic nie muszą, wszystko mogą. Osoby po 60 roku życia z przytupem świętowały kolejne senioralia. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk tak ufa seniorom, że dał im na 2 dni klucze miasta. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kunicka obiecała oddać władzę w nienaruszonym stanie. W ten weekend hala przy ulicy Żużlowej emanowała potężną energią, a to za sprawą seniorów, którzy na 2 dni przyjęli absolutną władzę w mieście. I bardzo dobrze. Tak właśnie powinno być. Przecież jest akcja Częstochowa wspiera seniorów, więc musi wspierać. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk dobrowolnie oddał seniorom rządy, wręczając Miejskiej Radzie Seniorów klucze do bram miasta. I zaczęło się szaleństwo z przytupem i w rytmie zumby. Seniorzy bardzo chętnie wychodzą z domu i bardzo chętnie uczestniczą w tych wszystkich imprezach, które organizuje miasto. Impreza trafiona i polityka naszego miasta, prezydenta jest właściwa, bym powiedziała, jeśli chodzi o nasz seniorów. Kto się zmęczył przy zajęciach zumby, mógł spokojnie odwiedzić 35 specjalnie przygotowanych stoisk dla zdrowia, dobrego żywienia, bezpieczeństwa i rozrywki. Policja jest wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Tutaj akurat dzisiaj mamy świetny dzień senioralia i chcemy tutaj właśnie z działaniami profilaktycznymi dotrzeć do jak największej liczby seniorów po to, żeby ta profilaktyka została u nich gdzieś w głowie i mogli czuć się bardziej bezpiecznie. Kłujecie tych seniorów, tutaj im ból sprawiacie? Bólu nie sprawiamy, my po prostu dbamy o ich zdrowie i przede wszystkim profilaktykę. Emeryci dbają o siebie, chodzą do lekarzy, kontrolują sobie wyniki badań. Wszyscy z reguły mieli te wyniki poziomu cukru we krwi bardzo dobre. Z pewnymi wyjątkami. Ja specjalnie przyszłam, żeby zmierzyć ciśnienie i cukier. I jestem zaskoczona, bo wszystko mam za duże. Nie chodzę do lekarza, a tu mi się okazało, że powinnam iść do lekarza. Czyli dzisiaj nie może być za dużo emocji, żeby znowu się coś nie podniosło. Właśnie z emocji chyba się wszystko podnosi. Bardzo potrzebne są. Można wyjść z domu. Zbadać się. Oczywiście. Jak dobre wyjdą wyniki, to na parkiet na zabawę. Tak jest. No i właśnie idę na parkiet. Rozłożone są stoiska, można ciśnienie zmierzyć, cukier. Jest na co pieniądze wydać jest, trochę, nie? Porozrzucać się. No dziś jest bezpłatnie. Także kasiorka zostanie w kieszeni. Dobrze, takie odskocznia od wszystkiego, dzień taki dla seniorów, że można się spotkać ze znajomymi, popatrzeć na innych. Także no dobra rzecz. Wśród wielu uciech dla seniorów nie brakuje też trosk, a ta najważniejsza to... Myślę, że jednak ta służba zdrowia jest udręką dla wszystkich seniorów. Być może za rok organizatorzy na senioralia zaproszą lekarzy specjalistów, ale czy hala przy ulicy Żużlowej będzie w stanie pomieścić tyle ludzi? No to na moment zaglądamy jeszcze na taneczny parkiet naszych seniorów.